Muzeum XXI wieku nie może pozostać w standardzie opowieści muzealnej. Oczywiście wystawa stała w każdym muzeum jest zawsze najważniejsza, ale wystawy muszą być obudowane wieloma dodatkowymi narzędziami opowiadania historii, edukacyjnymi, naukowymi, ale także kulturą i sztuką. Dzisiaj historia opowiada się właśnie poprzez wydarzenia artystyczne, poprzez wernisaże wystaw, dzieł sztuki, ale także przez teatr. Po raz pierwszy w TVP Polonia, Teatr Telewizji na żywo, premierowo oczywiście. I co warto powiedzieć, że tym samym zyskujemy nowe pasmo premierowe o 20:40 w niedzielę, więc wydaje mi się, że idealne, dlatego żeby widzowie nie tylko oczywiście z Polski, ale dla ci, którzy są takimi podstawowymi widzami TVP Polonia i TVP Wilno równocześnie, mogli oglądać prosto z Muzeum II Wojny Światowej sztukę o Janie Karskim. Tutaj już taka następuje sztafeta pokoleń, ponieważ dziadek Sebastiana Rysia, aktora, który będzie dzisiaj grał, pomagał Janowi Karskiemu w ucieczce z Nowego Sącza. To już kres mojej drogi. Niech mi ktoś pomoże. Na granicy, ale jest zrozumiałe. Teraz jest troszkę szumu, to bo ludzie się porozumiewają, ale musisz uważać tu na podłodze, bo możesz być niezrozumiały. Jak jest tylko przejścia są i nikt nie mówi, to pan daje troszkę głośniej. Jak zaczyna mówić, to pan przycisza. Był jakiś taki czas w okolicach 2013 roku, w którym ja intensywnie szukałem tekstu dla siebie do monodramu. Miałem z tym wielkie trudności i tata powiedział, że ja ci napiszę i wiele rzeczy z tej historii rodzinnej, ale przede wszystkim Karskiego, bo tata uznał Karskiego za postać bardziej nośną i wokół Karskiego, i wokół Nowego Sącza. Mój monodram powstał, ale był autorskim tekstem zupełnie kogoś innego. Tata był inspiracją do dalszych działań. No i Blizny Wolności, oto był oryginał. Jedno słuchowisko, potem drugie słuchowisko w Teatrze Polskiego Radia. Ojciec to zwieńczył, pisząc w ubiegłym roku książkę Na ścieżkach fantoma. Żywa rozmowa ojca z synem na kurierskich szlakach. Zamiast wody, żandarmi niemieccy wsypują gaz, cyklon B. Ciała transportują wózkami do krematoriów. Cośmy na tej ziemi zrobili. To jest właściwie taka paradokumentalna, fabularyzowany dokument, można powiedzieć. To pomysł jest taki, że przychodzi Karski pod koniec swojego życia i chce opowiedzieć o tym, co cały czas ma gdzieś tutaj w mózgu i co go cały czas porusza. Ja pamiętam jego wywiady, więc on tam nawet po wielu, wielu latach płacze, jak udziela wywiadu, prawda? Jakż to musiało być ta blizna pamięci, jak doskwiera. Tutaj Tomek będzie wyciąganie żyletki z buta. Swoją żyletkę. Ja jestem tym młodym Karskim, który wyłania się ze wspomnień starego Karskiego, udzielającego wywiad. No jestem tą osobą wrzuconą w wir tych wydarzeń. No i tak myślę o tym, że jestem tą postacią, która... Myślę o tej postaci tak, że ona jest tą przeżywającą tu i teraz. Jan Karski jest jedną z ikon w naszym muzeum i w polskiej świadomości, w polskiej historii, bo pokazuje pewną obojętność państw Zachodu i opinii publicznej. Dzięki Janowi Karskiemu także jako naród w naszej opowieści o II wojnie światowej możemy wejść poza perspektywę ofiar, a wchodzimy w perspektywę narodu, który nie tylko pomagał ludności żydowskiej, nie tylko cierpiał w czasie II wojny światowej i walczył, ale sygnalizował także całemu światu o tym, co dzieje się na ziemiach Polski.
had no chance except my initial statement. Tell you, Mr. President, listen. Jan Karski jest eksponowany w części poświęconej zagładzie, w tej najbardziej mrocznej, najbardziej dramatycznych fragmentów całej wystawy głównej, czyli w opowieści o Shoah, o Holokauście. I to jest rodzaj kontrapunktu, czyli z jednej strony postaci, która jest w sposób kategoryczny, w sposób jednoznaczny, dobitny tej zagładzie się przeciwstawiała, która dążyła do tego, żeby poruszyć świat, żeby wpłynąć na świat, by ten zastopował tą zagładę. Ale też ta część jest rodzajem oskarżenia, bo wiemy, że głos Jana Karskiego pozostał bez odpowiedzi. Jak mam o tym zameldować, żeby nie być posądzonym o zmyślanie czy przesadę? Nie mówię, że pan kłamie, ale panu nie wierzę. Karski w toku swojej działalności kilkakrotnie ocierał się o śmierć. Kilkakrotnie trafiał do niewoli, czy to niemieckiej, czy to sowieckiej. I ucieczki z tych niewoli, tudzież uwolnienia, ocierały się o cud albo o bardzo brawurowe akcje. Najbardziej brawurową z nich zorganizował Zbigniew Ryś, który wykradł Jana Karskiego ze szpitala, do którego Jan Karski trafił na skutek długotrwałego śledztwa, w czasie którego Niemcy się z właściwą sobie metodologią nad nim w sposób bardzo okrutny znęcali. Dziadek Zbigniew Ryś w 40 roku był dowódcą i jednym z wykonawców akcji S, która polegała właśnie na wykradzeniu Jana Karskiego ze szpitala w Nowym Sączu, w którym się znalazł. Był to szpital pod okupacją niemiecką, bardzo silnie pilnowany, natomiast był to polski szpital. Ordynatorem Janem Słowikowskim, który prowadził te akcje od strony szpitala, a także z dyrektorem szpitala, panem Stuchłym, który leczył partyzantów na oddziale zakaźnym. I Niemcy bali się tam wchodzić. Drugi raz wysyłają mnie do rządu na uchodźstwie. Stale muszę powtarzać sobie, układać zapamiętane informacje. Rzucamy mi do głowy, jak do paczki kursującej między rządem w Londynie, a władzami w kraju. Bardzo byłem poruszony, kiedy usłyszałem interpretację radiową tego tekstu. To zrobiło na mnie kolosalne wrażenie, zwłaszcza, że tam są głosy tych rzeczywiście bohaterów, którzy już oczywiście w latach, ale wspominają, prawda, Zbigniew Ryś, Rysiówna i wielu innych. Także ten przekaz radiowy był ogromnie poruszający i on mnie właściwie zainspirował do pracy. Zbigniew ratował życie Karskiemu, cioteczna babcia Sebastiana, który ze mną tu gra, Zofia Rysiówna, wielka polska aktorka, też właśnie brała udział. No i wszyscy zapłacili straszliwą cenę za to, że umożliwili ucieczkę Karskiemu. Ciocia Zosia była na terenie Nowego Sącza łączniczką. Aby wyjechać z terenu Nowego Sącza, czy wjechać, wymagano odpowiednich przepustek specjalnych. I ciocia Zosia takie przepustki, sygnując swoim nazwiskiem, wystawiała in blanco. W taki sposób się narażając i za to, że nawiązała kontakt z Karskim, że pojechała do Krakowa, że przywiozła pieniądze i truciznę Karskiemu, o którą prosił, na którą wyrażono zgodę i za to, że jednego z dowódców okręgu właśnie sądeckiego AK złapano z takimi przepustkami in blanco, nad Zosią wisiała taka podwójna kara śmierci, można powiedzieć. Wiele lat ta trauma w nim trwała i odkładała się pewnym milczeniem, niechęcią. Natomiast w późniejszym etapie życia, w późniejszym okresie Jan Karski w jakiś sposób postanowił się zmierzyć z tą przeszłością. Tak jakby na nowo chciał poruszyć, wstrząsnąć sumieniem świata. I tych wypowiedzi Jana Karskiego, nabrzmiałych bólem, nabrzmiałych rozgoryczeniem, mamy dosyć dużo. Tych wypowiedzi, które pokazują, jak po wielu, wielu latach, po wielu dekadach, te blizny tak naprawdę są ledwo co zasklepione, a pod nimi cały czas pulsuje ból. Jan Karski też, mam wrażenie, ani się nie pogodził z tym, że świat był taki pasywny wobec Holokaustu i nie do końca przebaczył światu tą dosyć bierną postawę wobec zagłady społeczności żydowskiej. Tysiące deportowanych Żydów
przewożonych pociągami zawsze wracają puste. A w ślad za nimi nigdy nie dowozi się żywności. Tak. Tak są mordowani, ale... Ale jak? Prądem? Spalinami czy rozstrzeliwani? Gdzie ich chowają? A ja już oddam po tej próbie, już oddam Sebastianowi jego koszulę i w tej zewnątrz. Zauważyłam, że masz za długie rękawy. Troszkę tak, za duże jest, bo on jest potężne chłopisko. A ja jestem tak. Zrobiłeś dziurkę? Jest, no. Ale na nią nie zapiąłeś? Nie, bo teraz rozluźniłem, wtedy zapiąłem. A bo przytyłeś znowu od wczoraj? Nie, jak szedłem do samochodu, to sobie... Widzisz, prawda? Da się zrobić? No ale zobacz, jak to się... Zobacz, co się zrobiło. Jest, no ale... ale zrujnowałeś sam zrobił. Okej, ale zrujnowałeś pasek przy okazji. Nie, był zrujnowany. Od no to tym bardziej bym się nie przejmowała, czy ona jest okrągła, czy owalna. Dobra, ja cię zostawiam. My tutaj kolejny dzień uczestniczymy w tak poważnych próbach i do tak poważnego spektaklu, że od czasu do czasu trzeba sobie trochę pożartować, żeby mieć trochę oddechu. Poza tym samo to centrum, w którym jesteśmy, no jest też tak przytłaczające dla nas, że trzeba się jakoś ratować poczuciem humoru od czasu do czasu. Ale wracając do kostiumów, kupiłam nowy garnitur dla pana Zelnika, ponieważ ja wcześniej obejrzałam kilka filmów dokumentalnych o Janie Karskim, z Janem Karskim i wywiady z nim. I to był pan, który był naprawdę niewiarygodnie elegancki. On nosił super eleganckie garnitury, garnitury z kamizelką, piękne krawaty. Nosił też poszetki w kieszonce, czyli chusteczki w kieszonce marynarki. W okresie międzywojennym eleganccy panowie zdecydowanie nosili chusteczki w kieszeniach marynarek. No i dzisiaj też pierwszy raz Jurek na próbie zagrał z taką chusteczką i widziałam z widowni, że to dobrze wygląda i na pewno zostanie. Pierwszy spektakl w telewizji polskiej na żywo był nadany w 1953 roku. Telewizja Polska wyprodukowała przez te lata z przerwami około 4000 przedstawień. To jest ogromna liczba. To się wydaje niepotrzebne, nieistotne, drogie, może ma mniejszą widownię, ale rola teatru, telewizji, jeżeli chodzi o przywiązywanie widza do kultury, o zmuszanie widza do myślenia, jest nadzwyczajna. Ja bardzo się cieszę, że teatr telewizji dotrze do widzów poza granicami kraju, którzy mówią w języku polskim, którzy chcą go słuchać, a jeszcze w tak nadzwyczajnym spektaklu, który dotyczy najnowszej historii Polski. Teraz jest ładny taki światło cienko. Ale tu nie było światła chyba, co? Brakowało? Czy coś tam do... Wiesz co, to troszeczkę, ja nie wiem, może to można było trochę ten dekor też podnieść. I tu powinniśmy mieć pana Jerzego chyba wygaszonego w tym momencie. Tak, bo czy niepotrzebnie mnie zapaliliście. Kamera niepotrzebnie w ogóle łapie. Tak. Ja mówiłem, że jak ja nie mówię, to ja powinienem być w półcieniu. W półcieniu, tak. Ale skąd wiecie, gdzie trzeba robić poprawki, wiecie? Wiemy, ponotowaliśmy sobie, tak. Pozapisywane, dobrze. W SHD, 6 kamer, jest jedna kamera z jazdą przed samą sceną, także troszeczkę będzie się tutaj po cichutku przemieszczała. No i pozostałe kamery wyżej, dwie zbliżeniowe, pokazujące detale, bo troszkę się dzieje w takich szczegółach, że widzowi pewnie będzie to łatwiej zobaczyć w telewizji niż w ostatnim rzędzie tutaj. 5 operatorów z naszej telewizji z Gdańska, jeden kolega z Warszawy. Dla nas to jest gdzieś tam normalna praca, ale warunki są troszkę dla operatorów nie do końca łatwe, dlatego że jest minimalny poziom oświetlenia i pilnowanie ostrości przy takim małym poziomie oświetlenia jest takie, no, nie jest zbyt łatwe. Chodziło mi o to, żeby z tych zaświecić centralnie, a te dwa rozproszyć tutaj, nie? Brakuje nam tu oczywiście odpowiedniego zaplecza, czyli backstage'u, brakuje nam tutaj kominów teatralnych. W teatrach mamy kominy, do których możemy chować tankiety, możemy ze światłem wyjechać wysoko do góry. Tu niestety takich możliwości nie ma, aczkolwiek trzeba przyznać, że na te możliwości, które ta sala ma, nie jest tak najgorzej. Ponieważ spektakl jest bardzo minimalistyczny w formie, no to światło
powinno budować nam jakieś plany, jakieś nastroje i w tak krótkim czasie, jakim mieliśmy, bo nie mieliśmy go za dużo, staraliśmy się to oddać. Czy nam się to uda, to już widzowie pewnie ocenią. I będzie dzięki Bogu, ostatni jego tekst i stary się odezwie. Szybko do okna. Szybko do okna. Tu jest ostre. Chyba, że ja pójdę na scenę, nie? Żebyś wiedział. Paniarku, wie pan co? Jednak denerwująca jest ta dziura z tym owozem. Niech pan po prostu idzie na dwa głośniki. W tamtym roku także z Agencją Teatru Telewizji wyprodukowaliśmy spektakl Jana Englerta Kwiaty Polskie. W tym roku to jest kolejny nasz spektakl i po raz pierwszy na żywo. To jest ogromne wyzwanie, ale my jesteśmy małą anteną, ale z wielkimi aspiracjami. Jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się w ogóle przywrócić Teatr Telewizji na antenę TVP Polonia. Uważamy, że to jest sukces. Co tak wcześnie przyszedłeś? No nie wcześniej, jest 10 minut do anteny. 10? No. Nie. No tak, jest 20 po 8. To 20. 40 gra. A, 40, no. Ja nie będę mówił do ludzi, którzy siedzą. Ja mówię do telewizji. Ja nie, przecież muszę przede wszystkim myśleć o przekazie telewizyjnym. A ci, którzy przyszli, muszą się liczyć z tym, że jest to spektakl adresowany przede wszystkim na antenę, prawda? A oni przy okazji. No nie, nie można tak lekceważyć. Nie, to nie jest lekceważenie. To nie tylko, to nie jest lekceważenie, tylko że wiesz, jeżeli by się grało teatralnie, to tego antena nie zniesie. To się robi już wtedy nadmiar jakiś taki, wiesz, emfaza jakaś taka przesada niepotrzebna. TVP Polonia, czyli wychodzimy z pewną misją do świata, opowiadamy o naszym emisariuszu bardzo ważnym z II wojny światowej, z sali Jana Olszewskiego i jeszcze z Gdańska, z Muzeum II wojny światowej. To wystarczająco wiele powodów, żeby ten dzisiejszy wieczór stał się wydarzeniem. Jesteśmy jedynym w Polsce muzeum, przy którym działa prawdziwa szkółka teatralna dla dzieci. Dzieci pracują na co dzień z edukatorami, pracują także z psychologami, z naukowcami i z teatrologami, ale staramy się także stwarzać dla naszych gości ofertę teatralną, współpracując z różnymi podmiotami. Dzisiaj ta bardzo udana współpraca z Telewizją Polską i z Telewizją Polonia. Mamy okazję także uczestniczyć w wydarzeniu historycznym dla Telewizji Polonia, bo to po raz pierwszy na żywo będzie transmitowany spektakl teatralny w Telewizji Polonia. To jest dla nas ogromna satysfakcja, że mamy możliwość nauczania historii także poza standardowym rysem muzealnym. Proszę. To zapraszamy powolutku. Tak, ja wiem. Takie mobilizujące i takie podnoszące poprzeczkę jest to, że nagle jest dookoła 5, 10, 50, 40 osób, wozy transmisyjne. No to głupio byłoby się pomylić czy coś. Tego spektaklu nie przeznaczaliśmy dla telewizji, ale później była taka ochota, prawda, ci, którzy to widzieli, w ramach odkłamywania historii, żeby to jednak przekazać szerszej publiczności. A gdzie jest szersza publiczność? No wiadomo, publiczność telewizyjna. Dobra, 20. 20. Mamy takie dopalenie przodu, gdyby pokażmy tam się... Pokażmy ten dopalenie. A możemy nie krążyć? Zaczynamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Startuj. Jedziemy.